Siema ludzie, tutaj Klimek, witam w kolejnym odcinku ze Smite i dzisiaj będzie Guan Yu w zastępstwie za Arachnę, ponieważ za każdym razem, gdy próbowałem zagrać jakiś meczyk, to nagle trafiała się fatalna drużyna i fatalna przegrana, zatem nie udało się mi nic zagrać i jak będę teraz grać, będę grać na szturmie, to właśnie mi wylosuje Guan Yu. Zatem jest to bóg chiński, wojownik, fizyczny, zalety duża wytrzymałość oraz wysoka mobilność, poziom trudności średni i on na szturmie jest OP przez to swoje leczenie. Umiejętności, pasywka bez bólu. Guan Yu zdobywa siłę woli, gdy odnosi lub zadaje obrażenia. Każde zadanie zadane lub odniesione obrażenie powoduje doładowanie umiejętności silnej woli. Po 20 trafieniach jego zdolność leczenia zwiększa się dwukrotnie. Pierwsza umiejętność to silna wola i to jest właśnie to leczenie. Odważne przywództwo Guan Yu inspiruje jego sprzymierzeńców, dzięki czemu gdy jest skoncentrowany leczy zarówno siebie jak i swoich sojuszników. Leczenie przyjazne Bogu skraca wszystkie czasy odnowienia o 2 sekundy i to też jest fajne. Druga umiejętność to wola wojownika. Guan Yu szarżuje w przód z wysuniętym mieczem zielonego smoka. Wszyscy wrogowie na jego drodze odnoszą obrażenia i zostają spowolnieni. Trafienie wrogich bogów skraca wszystkie czasy odnowienia Guan Yu o 2 sekundy. W trakcie szarżowania Guan Yu jest odporny na zakorzenienie, okaleczenie i podrzucenie w górę. Trzecia umiejętność to szturm Taolu. Guan Yu wściekle, lecz precyzyjnie obraca swoim mieczem, zadając wrogom obrażenia co 0,3 sekundy przez 3 sekundy. Każde trafienie powoduje zdjęcie ochrony z wroga i przekazanie jej Guan Yu. Na czas trwania umiejętności Guan Yu jest odporny na odrzucenie. I szarża kawalerii, ostatnia umiejętność, ostateczna. Guan Yu dosiada swojego rumaka i szarżuje przez 4 sekundy. W trakcie jazdy może nim kierować oraz atakować i jest też odporny na efekty kontroli tłumu. Trafieni wrogowie noszą obrażenia i zostają spowolnieni. Każde trafienie zwiększa o 20% obrażenia zadane przez kolejne trafienie tego samego celu. Wrogowie trafieni podczas siadania z rumaka zostają ogłuszeni. Możesz zsiąść z wierzchowca wcześniej, anulując umiejętność. Zatem to są umiejętności Guan Yu i mało jest szturmu odnośnie tej mojej serii, więc teraz takie uzupełnienie tego trybu. Oto składy. Ja jako Guan Yu, a ze mną drużynie Ymir, Freya, Kali i Ao Kuang. U wrogów Hel, Athena, Nid, Apollo i Chiron. No i Guan Yu mi wylosowało. Całkiem fajnie, bo będę mógł leczyć i to jest OP tutaj na tym szturmie. Szturmu już dawno nie było, zatem sobie zagram. Nic to Arachnę nie mogłem ugrać, no. Tak wyszło. Okej, będę robić tak troszkę mieszane obrażenia i troszkę obrony. Jak to mogę kupić? Aha, nie starczy mi na miksturki, ale dobra. W sumie to mana by się jednak przydała. Co ja kupiłem? Nie chcę tego. Już przyzwyczajenia wziąłem. No dobra, idziemy. Będę miał troszkę zwiększone zdrowie. Tej many coś tam też daje. 6 punktów man na 5 sekund będzie. Z przyzwyczajenia wziąłem w sanktuarium już. A tu medytację na tym szturmie trzeba. Okej, mam nadzieję, że tym razem trafi się jakaś drużyna fajna, a nie taka, w której ludzie z małpami się pozamieniali na miejsca i grałem jak małpy. No masakra, co się dzieje. Ja chyba zmienię serwery, zacznę grać na amerykański, bo na tych europejskich, ci ruscy to wszystko, to katastrofa jest. Się już wbiją. Tak myślałem właśnie, że Guan Yu mi wypadnie, coś tak czułem. Grałem jeszcze wcześniej jednego szturma, Bachusem. No i muszę przyznać, że no całkiem ciekawie się nim gra, pozabijałem nawet 3 gości, 5 razy zginąłem, bo wyszła nam z gry Bastet, od razu, od początku mieliśmy stratę jednego sojusznika i była lipa. A i tak długo wytrzymaliśmy. O. Dobra, moje zadanie leczyć, zabijać i, no, i uciekać. Na dwa sposoby można uciekać. Guan Yu jeszcze nie było, zatem to jest Guan Yu. A Guan Yu grałem dużo wcześniej, jak zbierałem hajs na Thanatosa i właśnie mi się wtedy spodobał. Dobra, leczenie tutaj. Wpadnie już. Coś czuję, że many mi zabraknie niedługo i będzie
Będzie walka o przetrwanie, aż mi się zregeneruje. Tych miksturek nie mam. W sumie jeszcze jest ten. Medytacja. O, już pod wieżą akcja. No, nie wiem, czy to dobrze wyjdzie. Pasa porażek w tej serii jest teraz długa strasznie. Chodź tu, pani Kali. Leczenie. Będę sobie trójeczkę robić. Bo jest spoko. Na minion na przykład bardzo fajnie rozwala. I jak ścigamy przeciwnika też jest dobre. Brawo, więcej leczenia. To jest połowa many. Nie chcę się tak wyrywać, bo... Niewątpliwie zginę. Mają Atenę i... Troszkę gorzej. Mamy Ymira. Supportuj, pani Ymir. Ja tu leczę. O, nic, coś strzela. Ostrzegłem, czuję się dobrze. Dwójkę wezmę. Kurde, no, silni są. Albo cały czas tanka atakujemy ich. Dobra, użyłem tego. Tam ktoś nie miał many, o! Niedobrze. Kurde, tyle się dzieje, nie wiem nawet co się dzieje. No, zużyłem ultimate'a. Ło. Ło. Ostro. Chciałem zabić tego. Tam kogoś, ale nie zdążyłem. Że bardziej postaram się teraz działać jako taka obrona. O, trafiło dwóch, trzech nawet. Chyba. No tam się jakaś gruba akcja dzieje. Dwa zgony u nas już. Tylko jedno zabójstwo. Kurde, nie ma many już. Za wiele. Będzie lipa. Lecz się tutaj. Uzdrowicie srebrny. O, fajnie. Wpadło te. Ultimate się już odładował. Coś mi dźwięk teraz nie zaskoczył. Nie wiem czemu. Tego Ymira bronię tutaj, on zaraz zginie i tak. O, znowu dźwięk nie zaskoczył. No tak niecelnie ta Atena. Dobra, leczymy się cały czas, właśnie to jest dobre, ten Guan Yu. Każda postać na szturmie, która może się leczyć, jest po prostu świetna. No. Się groźnie robi. Wszyscy mają
Właściwie tylko trójka ma troszkę mniej zdrowia. Kto go zabił? Ja? Ja nie zabiłem, ej. Przecież ja tam zabiłem go. No nie wiem jak to wyszło, że on go zabił. Ja tam wjechałem przez tym ultimatem, go skosiłem, tak? No, many. No, jak się robi ośmiech? No, ja mam ten śmiech świetny, nie słychać go w ogóle. Ktoś coś aktywuje, a ty nadal cały czas. Ale trolle. Śmieszne. Nie możemy się skupiać na tanka, bo każdy się na tanka skupia i później wychodzi takie bagno. No nic nie widzę przez to. A, nie wyszło. Ło, fala tych medytacji poszła teraz. Dzięki Ymir, że mnie zablokowałeś. Naprawdę, świetna ściana lodu. Przyblokował mnie. Ja mam cię leczyć. Teraz nie będę leczyć. Się kurzę. Już 12 poziom, a jeszcze nie zginąłem. I nie mam przedmiotów w ogóle. Aokwang też nie zginął. Oni mają tą hel, to też będzie leczenie. No ta nit tak się wybija, no i dupa. O, halo. Zaraz zginę. Będzie dopiero. A ja się mogę uleczyć. Tylko ta mana. O, pani Ymir, halo. Aj, nie zdążyłem. Ale nas cisną. Co się dzieje? No, jeszcze Kali nie żyje. Oni cały czas mają pełne zdrowie, no. Nie mam też jak użyć ultimate'a, bo bezużyteczny będzie. Ojej, tutaj dużo zdrowia zeszło. Dobra, tutaj. O, stanąłem na tym prosto. Dobra, ale jest mana, trochę lepiej sytuacja wygląda. Ale wiesz, że nam tak bardzo nie bili aż. Na tyle, co tu siedzą. Za mało zdrowia, żeby się bić. Oj, teraz to zdecydowanie. No i przyszła pora na zgon, przyszła pora na przedmioty, jest już kupa kasy. Dobra, starczy mi na Jotuna, ale chciałbym też coś pod obronę. To jest ciekawe. Dobra, wezmę coś na obronę. Wezmę sanktuarium. I wezmę sobie miksturki. A zdrowie w sumie mi nie po... O kurde, a wszystko wziąłem, cofnąłem. Ja to kupiłem do końca. Ten przycisk mnie tutaj zwiódł. I co, ja brałem sanktuarium, dobra. Oho, już wszyscy zginęli? No to pięknie.
Co ona robi? Jeszcze... Świetnie. Chyba Athena wyszła z gry, bo tak do przodu iść to chyba nikt. No zobaczymy, czy będzie w grze, czy nie. Jak nie będzie, to będziemy mieli przewagę, bo Athena tutaj zdecydowanie napiera. A bez napierania będzie lepiej dla nas. No, mi się wywaliło coś na biurku, świetnie. Mój elektron, muszę podnieść. Mi się wyleje coś. A nie, jest tetana jednak, no szkoda. Gdyby nie było, to... byłoby fajnie dla nas. Nie wybaczę sobie, jak zmarnowałem tego ultimate'a, bo przeszła za wieżą. O, udało się zabić, świetnie. Się jeszcze leczą, to... to lipa. No, podchodzi i ucieka. Co to za walka? No w dupę z tą Ateną. Przewyższają nas wszyscy poziomy tutaj. Jak przeskoczyło nad tym murem? Trzeba zabić tą Atenę. Dobrze by było. Ten mecz może się ciągnąć bardzo długo. O, dobra, nie żyje. Tak dobrze Kali. Zasytowałem sporo. No i mamy wieżę. Okej. Okay. Miniony to już nie problem. Mamy szansę nawet na to. Pani Ymir, proszę tutaj wrócić. Albo w sumie on tutaj odciąga tą Hel. Ale patrzcie, już Phoenix leci. Zabijemy tego Phoenixa, czy nie? O, jest! Taki ścisnęliśmy tutaj. On mnie zablokował, ale się udało wyrwać z tego. No Ymir. O. I po Ymirze. Uciekamy, Aokwang, szybko. Kurde. Ło, co się dzieje? Jak mi się udało tego uniknąć, ale ja tu nic nie zrobię niestety. No jeszcze zginę. Świetnie. Muszę się dotlenić, bo to jest napięta gra. Nic nie miało na celu to zbliżenie.
30 sekund wyjęte. No i Mir nie wiem, czy tutaj. O, już powie, że. Kali leci, musimy teraz się zrespić szybko. No jak jeden po drugim będziemy ginąć, to do niczego to nie doprowadzi. Dobra, kupię jakieś przedmioty. Obrażenia. A, to wezmę jeszcze na obronę. Kup sobie jeszcze ze dwie miksturki. Smetę. I lecimy szybko. Bo już jest po sprawie. Łoś, kurde. Co się dzieje? Ale jaki kontratak. Teraz mam szansę zaatakować i zabić. Mamy szansę teraz. Tylko ten Hiron jest najbliżej. 20 sekund to nie wiem, czy się wyrobimy z tym. O, już tylko 7 sekund. Kurde. Już się zrespili. Trzeba będzie ich zabić. O, o, tam jest mało zdrowia. No nie władowałem się prosto w paszczę lwa. O, Yao Kuang zginął i to dosyć szybko. Ale mamy szansę to teraz wygrać. Kurde, nie ma. Nie ma Kali, będzie lipa trochę. No to lipa. Poszło. Teraz mamy 20 sekund do Yao Kuanga najbliżej. Oni będą zaraz w połowie mapy. W sumie nie wiem, czy to uda się obronić teraz. Jak się uda, to możemy jeszcze tą zaatakować na pewno. Przez 20 sekund to nie wiem, czy tutaj... już są pod Feniksem. Dwa zabójstwa, trzy zgony, no. Dużo nie zrobię i tak. Halo, atakuje. No, Feniks jest jeszcze. Okej, okay, Kali jest. Ale Tytan ma już połowę zdrowia. O, uzdrowił się. Dobra, kupuję przedmiot do końca. Dobra, jest gitarka. Udało się... jakoś to odeprze się na tak, tylko teraz trzeba nie zginąć. Trzeba nie zginąć. Jak zginiemy... O, dokładnie, zginął ten. Zajebiście. Muszę zabić te miniony, bo nie przyjdą nasze. Mamy szansę. Feniks się zrespił. No już nie żyje. Ultimate is down.
Jest! Jest szansa! Jest wygrana! Jeszcze zabiłem na koniec. Gitarkę. No i takim sposobem udało się obronić naszego tytana, zabić wrogiego, wygrać grę. Wreszcie pasa porażek przerwana. Guanyu, no tutaj uzdrowiciel srebrny jeszcze wpadł. Napiszę. Dobra, już niech będzie. No jeszcze jedna gra chińskim bogiem będzie 300 hajsu. Muszę robić te zadania, bo zapominam. Zatem to na tyle w tym odcinku. Jeszcze zobaczymy staty, ile tutaj mam. Mam leczenia zdecydowanie najwięcej właśnie przez tą moją umiejętność. Obrażenia gracza nie były tak duże. Tutaj Freya w ogóle ma od cholery. Zatem to na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka wkrótce. Na razie.